Cześć, witam Was w kolejnym odsłonie Bombowo Metamorfozy, czyli jak zrobić coś niczego. Mieszkanie już jest po małej demolce, ponieważ nie żeby nie tracić czasu, już żeśmy wczoraj zdemolowali co nieco. Zrobiliśmy sobie tutaj malutką demolkę, także mój najlepszy operator kamer nie zdążył tego uchwycić. No i jak to wygląda? To co mówiłem na początku, jest to tylko mały pokój z kuchnią. Kuchnię oczywiście, żeby powiększyć, znowu optycznie, żeby to inaczej wyglądało, no to dla nas najlepsze jest to, żeby otworzyć te ściany. Voila, już jest ściana zdemolowana. Nie widzieliście tego, jak to wygląda. Oczywiście płytki, jak widzicie, położone, tu jest jakiś piaskowiec, to wszystko musimy jeszcze zrzucić, dobrze zagruntować, żeby podkład pod płytę kartonową i gipsową się dobrze trzymał. Stara oczywiście kuchenka. W naszych metamorfozach generalnie pierwsze co robimy, to odwalamy rury gazowe, rezygnujemy z kuchenki na gaz i oczywiście będzie indukcja, będzie położona nowa instalacja elektryczna. Kuchnia, która była umieszczona z tej strony, będzie mieściła się w tym miejscu. Będzie nowa oczywiście kuchnia podzabudowa, będzie tutaj kominek, który składa się będzie z piekarnika, z mikrofali. Tutaj będzie indukcja, nad tym będzie okap wolnostojący, no i tutaj przy tym narożniczku będzie zlew i ona będzie łapała się w takiej elce. Oczywiście z tego wszystkiego rezygnujemy. Jak widać, musimy położyć nową elektrykę. Generalnie mieszkanie jest w niezłym stanie technicznym, ściany są jak widać wyszpachlowane, także zdecydowanie mniej pracy niż u Kasi Domka, którego pozdrawiam, są bardzo zadowoleni z remontu, także jest ok. Dużym atutem takiego małego mieszkania jest to, że jest balkon. Jaki jest, taki jest. Jest w niewielkich odmiarach metr, mikrometr na metr, ale jest. I tyle, żeby nie zwariować. W tym mieszkaniu. Otworzyliśmy jak zwykle przestrzeń. Ta kawalerka jest
zrobiona tak, że wszystkie ściany były zabudowane. Była tutaj ścianka, tej ścianki już nie ma. Oczywiście to jest znowuż czwarte piętro. Cześć Marek. Cześć. Jest tutaj oczywiście zakończenie pionu od centralnego ogrzewania, żeśmy ją zabudowali. Jak widać, czekamy znowuż za parapetami. Generalnie moglibyśmy już tą całą stronę zamknąć, ale niestety podwykonawca spóźnia się o 1,5 tygodnia standard. Chyba następnym razem, jak będę to robił, to już zawczasu zamówię u niego i może po 3 miesiącach będę miał parapet. Być może. No, niemniej jednak nie możemy tego zakończyć. Kuchnia już generalnie jest przyszykowana, wyciągnięta jest elektryka pod sprzęt, czyli pod mikrofale, pod piekarnik, pod indukcję, pod lodówkę, pod okap. I myślę, że we wtorek, najpóźniej w środę, będziemy już montowali tutaj kuchnię. Oczywiście ta sama nadal zostanie. Znowuż próbowaliśmy zrobić, jak to w moim kanale, coś z niczego. Rozmawiałem z moim architektem i ja kocham się generalnie w naturalnym materiale, czyli drewno. Drewniane będą znowuż parapety. Jeden, tutaj bardzo krótki, drugi. Natomiast jeszcze jedną rzecz chcieliśmy wyróżnić to mieszkanie i będą położone na suficie lamelowe deski. Będzie to taki fajny, ładny efekt końcowy. Próbowałem również przekonać właściciela do tego, że te lamele, jasne drewno, będzie bardzo fajnie się odbijało na czarnym suficie. Niestety stwierdził, że jednak nie chce. Wydaje mu się to, że zamknie to pomieszczenie, pomimo tego, że ono będzie małe, bo to będzie suficie i tak dalej. No, nie zdołem go, że tak powiem, przekapać na swoją stronę. No trudno, będzie na białym tle, ale też nie będzie źle. Cóż tu będzie dalej? O, tak powiedzieliśmy, tutaj będzie słupek pod meble, będzie blacik z indukcją, tutaj będzie Marek narożnik ze zlewem, no i tutaj będzie blat roboczy. Tak? Próbowaliśmy również namówić go na to, żeby zmienił już przy tak generalnym remoncie, że zmienić nie parapety, tylko kaloryfery, jeden, drugi. No niestety z uwagi na koszty nie chciał tego zrobić. Okej, nie ma tematu, musimy się do tego dopasować. Oczywiście kaloryfery będą pomalowane, jeden i drugi. No i nie byłbym sobą, gdybym znowuż czegoś tutaj nie zrobił. No z architektem wymyśliliśmy znowuż coś innego. W tej chwili w trendy 2020 roku są takie, że ściany mają kolor miętowo-szary. Natomiast jest to mężczyzna, który będzie nie za bardzo mu się kolor podoba. I wziął trend, zaproponowaliśmy mu trend z 2019 roku i te dwie ściany, jedna i druga ściana, będzie takim ciemnym, jestem daltonista, ciemny niebieski, zaraz przyniosę farbę, już po nią idę, bo zobaczycie, jak to będzie kolor. Nie wiem, czy to będzie widać. Taki będzie kolor tej ściany, jednej i drugiej, także bardzo fajnie odzwierciedli właśnie te ściany. Chcieliśmy też, żeby troszeczkę inaczej ułożyć podłogę i namówiliśmy go na deski, z czego się bardzo cieszę. Także można zobaczyć tutaj bardzo fajne deski. Dzisiaj będziemy je zakładali. Zupełnie co innego niż panele. Mają naturalne słoje. Nie wiem, czy to będzie w kamerze widać. Oczywiście. Także podłoga będzie naprawdę bardzo bogata. Można już sobie zobaczyć tutaj zakątek tej podłogi. Również jeszcze jedną kwestią, połączenie pomieszczeń, czyli deski z podłogi będą miały blat kuchenny również. Także tu zamontujemy w kształcie L-ki ten blat kuchenny, też będzie ładnie spójnie się z tym zgrywało. Są szare ściany, będzie szary blat i kuchnia będzie miała blaty w kolorze dębu, takiego średniego, jasnego dębu. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Wymieniamy kontakty, włączniki, lampy oczywiście będziemy wymieniali i mam nadzieję, że będzie osoba, która będzie mieszkała, będzie zadowolona z naszego wykonania.
właściciel wymienia się płytek. Generalnie, no nie trzeba tutaj wymieniać, natomiast bardzo, bardzo nie podobały nam się brązowe fugi. Macie, jak możesz zobaczyć, tu jest część fug na brązowo. Ta łazienka jest, pomimo tego, że jest małych rozmiarów, ona się tak zamykała. I jest coś oczywiście na rynku, co zaproponowaliśmy, jest renowator do fug. Zrobiliśmy tutaj już pierwszą próbkę. Fugi są wymalowane takim oto renowatorem, bardzo prostym w użyciu. Nie wiem, czy jak pasta kiwi kiedyś miała taką gąbeczkę, słuchajcie. Malujesz, przyciskasz, malujesz sobie te fugi, po 30 minutach ścierasz i masz zupełnie inną przestrzeń tej łazienki. Niewiele, taki renowator kosztuje do 20 zł. Tu jest zrobione dwa razy, Maciej może zobaczyć, tu jest zrobiona na raz. Oczywiście tu jeszcze raz musimy przemalować te fugi. No oczywiście widać na dole, jak to mniej więcej wygląda. Tu żeśmy też zrobili cokolwiek. Możesz, Maciej, zobaczyć, pokazać z przodu, tutaj z boku. Tu jest też dwa razy robione. Zupełnie inaczej te płytki wyglądają, są spójne ze sobą. Oczywiście na rynku moim najlepszy, mój stolarz, Marek, pozdrawiam Ciebie jeszcze raz. Będzie tutaj półeczka, taka, żeby zabudować ten tutaj wodomierz. No i to wszystko tak naprawdę. Będą odmalowane będą futryny, założone będą nowe drzwi tutaj do łazienki. No i na tym będziemy generalnie ten remont zakończyć. Dziękuję. Pozytywnie.